Moim gościem jest pan Jakub Pawłowicz z działu technicznego firmy Wisman. Porozmawiamy dzisiaj o tym, co zmienia się w budynku po instalacji systemu fotowoltaicznego i jak działa licznik dwukierunkowy. Panie Jakubie, więc co tak naprawdę w budynku zmienia się w systemie elektroenergetycznym tego budynku w momencie, kiedy inwestujemy w system fotowoltaiczny? Dzień dobry. Jeżeli chodzi o sam system elektroenergetyczny w budynku, to zamontowanie instalacji fotowoltaicznej nie powoduje bardzo dużej zmiany. Sam system, który jest przed instalacją, nie ulega praktycznie zmianie. Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej musimy tak naprawdę dołożyć tylko zabezpieczenia, czyli wykonać zabezpieczenia po stronie samej fotowoltaiki. Natomiast reszta pozostaje tak, jak była. To, co musimy zrobić, to, co musi zrobić tak naprawdę już nie sam użytkownik, tylko operator, to jest wymiana licznika na licznik dwukierunkowy, który umożliwia zliczanie energii oddawanej do sieci. A w którym momencie wymienia się ten licznik z jednokierunkowego na dwukierunkowy? Licznik tak naprawdę wymienia operator. Operator ma 30 dni od momentu zgłoszenia. 30 dni od dnia zgłoszenia to jest maksymalny czas, kiedy operator powinien wymienić ten licznik bądź też odblokować jego funkcję. A czym różni się licznik jednokierunkowy od dwukierunkowego? Licznik jednokierunkowy, czyli licznik standardowy, który mamy zamontowany w budynkach, w których nie ma instalacji fotowoltaicznej, jest to licznik, który mierzy nam napięcie i prąd płynący przez ten licznik, zliczając tym samym impulsy, obrazując nam to w postaci ilości energii, która przepłynęła do budynku. W przypadku, kiedy mamy instalację fotowoltaiczną, ten licznik ma za zadanie zliczać energię również płynącą w drugą stronę. To znaczy, instalacja fotowoltaiczna produkuje energię bezpośrednio z energii promieniowania słonecznego i w większości przypadków tak naprawdę ta energia nie jest zużywana bezpośrednio przez budynek. W związku z tym nadwyżki tej energii przepływają przez ten licznik w drugą stronę, czyli w kierunku sieci elektroenergetycznej. Niejako użytkownik, podpisując umowę z operatorem, ma możliwość magazynowania tej energii w sieci. A czy można uruchomić instalację fotowoltaiczną i pozostawić ją współpracującą z licznikiem jednokierunkowym? Teoretycznie tak, ponieważ taka instalacja będzie pracowała prawidłowo, jeżeli wszystkie parametry i wszystkie nastawy, które są zrobione w tej instalacji, są zrobione prawidłowo, to instalacja będzie pracowała. Problem się pojawia w momencie, kiedy użytkownik nie odbiera tej energii bezpośrednio, to znaczy ta energia zaczyna przepływać w kierunku sieci. Raz, że jest to niezgodne z polskim obowiązującym prawem, ponieważ sama instalacja fotowoltaiczna jest to urządzenie wytwórcze, czyli generator prądotwórczy i każdy generator musi być zgłoszony do dystrybutora energii. Dwa, licznik energii, który jest w funkcji jednokierunkowej, tak naprawdę zliczy również impulsy energii, która przepłynęła w kierunku sieci, a tym samym jest ryzyko, że klient będzie, mimo tego, że generuje tą energię, nazwijmy ją darmową, będzie musiał zapłacić za tą energię, która przepłynęła. A kto jest odpowiedzialny za koszty wymiany licznika z jednokierunkowego na dwukierunkowy? Bo fizycznie robi to operator sieci, a co z kosztami? Tak, w przypadku, kiedy mówimy o tak zwanych mikroinstalacjach, mikroinstalacje to są instalacje do 50 kW peak. Koszty przyłączenia tej instalacji, czyli tak naprawdę wymiany tego licznika na licznik dwukierunkowy, są po stronie operatora. Czyli użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów, jeżeli chodzi o samą wymianę, czy też odblokowanie funkcji w standardowym liczniku na tą funkcję dwukierunkową. No i oczywiście, żeby można było rozliczać się w takim systemie prosumenckim, to konieczna jest też umowa kompleksowa, prawda? Oczywiście, umowa kompleksowa, czyli tak naprawdę zarówno sprzedawcą, jak i dystrybutorem musi być operator energetyczny, których w Polsce mamy 5 i w takim wypadku operator będzie nam rozliczał tą energię oddawaną do sieci. Tak jak wspomniałem wcześniej, mamy możliwość magazynowania energii w sieci.
dla instalacji fotowoltaicznych o mocach do 10 kW peak możemy odebrać energię, którą oddaliśmy do sieci, pomniejszoną o tak zwany współczynnik ilościowy, który dla tych instalacji wynosi 0,8, czyli 80% energii oddanej możemy pobrać w postaci bezkosztowo. Natomiast dla instalacji powyżej 10 kW ten współczynnik ilościowy wynosi 0,7, czyli 70% energii oddanej pobieramy.